Hej, kiedy Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu specjalnym, a będzie on specjalny z dwóch powodów. Po pierwsze, ćwiczy ze mną Marta. Dokładnie, a po drugie, do tego treningu potrzebujecie albo hantli, albo gum powerband, więc będę pokazywać modyfikacje i sami wybierzecie sprzęt dla siebie, więc bez wymówek. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna mata, woda, gumy powerband lub hantle. Tak, i dobry humor, a całą resztą zajmiemy się my. To tak co? Jest. Lecimy! No dobra, zaczynamy oczywiście nasz trening od rozgrzewki, więc zaczniemy od razu od step-outu. Więc z nogi na nogę, kolana lekko zgięte, super, ręce na biodrach. Marta, jak samopoczucie przed? Dobrze, dobrze, zaskakująco dobrze. Zaskakująco. Widzieliście w ogóle, jakie my jesteśmy dzisiaj twinsy? Tak, jest. Zobaczcie na te stroje. Marta i Marta w końcu. Marta i Marta. Team M&M? M&M's. Jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Dodajemy krążenia przód. Dzisiaj trening typowo siłowy, nie ma kardio. Okej. Okay. Za to będzie skupienie się na mięśniach. 3, 2, 1. Krążenia do tyłu. Super. Jest synchron na początek, jest tak, dobrze. Jest. Jeszcze. 4, 3, 2, 1. Ręce na biodrach, cały czas działamy. Super, ale mimo tego, że kardio nie ma, to i tak trzeba się rozgrzać, jak zawsze przed treningiem, niezależnie od tego, jaki to jest trening. Teraz kolano góra. Musi być siła i power. Dokładnie. Trzeba się też nastawić psychicznie. Dla mnie rozgrzewka to jest też takie nastawienie się psychiczne. Właśnie mówiłam przed nagraniami Marcie, że tak naprawdę najgorsze w nagraniach są pierwsze 2 minuty rozgrzewki. Zobaczymy, czy to prawda. Potem mi powiesz. Tak jest. 4, 3, 2, ostatni. Pięknie. Stajemy sobie na skraju maty. I zrobimy najpierw wypad do przodu. Super. I z tego... Dobra, zrobimy coś innego, planowałam coś innego, ale niech będzie już ten wypad do przodu. Do tyłu. Druga noga. Wróć. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze trochę. Ludzie unikają chyba takich wykroków, nie? Zawsze wszyscy jednak wolą za kroki. One są oczywiście bezpieczniejsze. Ale Marta jest zaawansowana. Tak? Tak, jesteś w drużynie już długo. Ja wiem, co ty potrafisz, więc... Jeszcze 2 razy. I druga noga. Pięknie. I teraz sobie zejdziemy. Ręce do góry. Zejdziemy do deski. Trzymaj w desce. Ściągamy łopatki, napinamy brzuch. Lewa noga do przodu. I lewa ręka do sufitu. Jeszcze raz. Super, są 2 lewe. Teraz tak. Ja mam zawsze z tym taki problem. I dopiero nagrywanie treningów nauczyło mnie trochę stron, ale nie do końca. 3, 2. Ostatni. Ok, zmiana strony. Druga noga do przodu. I ręka góra. Góra, dół. Pięknie. Góra, otwieramy całą klatkę. Pracujemy jeszcze nad mobilnością. Ostatni raz. Super. I teraz w klęku podpartym, lewa noga do boku i krążenia biodra. Spokojnie, powoli rozżywamy bioderka. Jeszcze 3, 2, 1. I druga strona. Lecimy. 3, 2, 1. Pięknie. Teraz dłonie pod barkami. Marta, będzie wyzwanie. Prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu. Uwaga, lecimy. Hop, wróć, odłóż. Druga strona. Hop, wróć, odłóż. Super. Jeszcze raz. I teraz łokieć, kolano przybliżamy. I znów prostujemy. Jest synchro. Tak jesteśmy jest. W teamie, rzeczywiście. Jeszcze. Napinamy brzuch. Ostatni. Super. Druga strona. Hop. 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 Jeszcze 2 razy. Ostatni. Pięknie. Przechodzimy do deski. Z deski do góry.
I zrobimy sobie jeszcze 4 zejścia do deski. Góra, dół. Lecimy. Dół. I góra. Rozgrzewka taka przed treningiem siłowym różni się od takiej rozgrzewki przed treningiem cardio. Bardziej skupiamy się na tym, żeby popracować nad mobilnością, aktywować mięśnie, obudzić je do roboty. Wszystko będzie pracowało. Tak, wszystko będzie pracowało potem. Ostatni. Super. Przejdźmy sobie na środek swoich mat. I teraz jeszcze przysiad. Zostań. I kolano góra, góra. Pośladki budzimy. Teraz tylko muzę jakoś tam podłożyć, nie? Tak jest. Jakiś taki marsz. Tak, tak. Coś takiego, wiecie, w rytmie, nie? Jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, luz. Super, łyk wody i zaczynamy trening właściwy. Trening jest treningiem obwodowym. To znaczy, że mamy ćwiczenia i każde będziemy po kolei wykonywać. I dopiero potem do niego wrócimy. Mm-hmm. Czyli 7 ćwiczeń tworzy pełen obwód, który potem będziemy robić jeszcze raz. Marta będzie pokazywała Wam ćwiczenia z hantlami. Jeśli macie hantle, jesteście w teamie Marty. A jeśli macie gumy powerband, to jesteście w teamie drugiej Marty, czyli mnie. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy wykonywać, dobrze, żeby był ten przysiad na rozgrzewkę, bo on nam się teraz przyda, bo będziemy robić przysiad z wyciskaniem nad głowę. Co prezentujesz? Tak. Na dół, super. Albo zejdziemy na dół i góra dopiero. O właśnie, super. To zaczynamy za 5 sekund. 3, 2, 1 i lecimy na dół i góra. Pięknie. Na dół spokojne, powolne tempo. Jeśli Wasza guma nie jest w stanie się tak rozciągnąć, żeby dać ją w ogóle nad głowę, to znaczy, że jest za mocna, nie jest nic złego z Wami, wtedy warto poszukać takiej, która będzie miała lżejszy opór. Jeśli z kolei czujecie, że nie czuć oporu i w ogóle lajsik, to jest za lekka. Pod koniec tego ćwiczenia już powinny ramiona mocno czuć. Jak tam Twoje ręce? Jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze okej, okay. Dopiero zaczynamy. 3, 2, 1, luz. Marta chwyta oba hantle. My sobie zakładamy gumę z tyłu za plecy. Wkładam ręce, zobaczcie. Wystawiam nogę i będziemy... Pozycja bojowa do boksowania. Tak, będziemy boksować. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. I w swoim tempie, zależnie od oporu gumy lub ciężaru hantli, to będzie tempo lżejsze albo mocniejsze. Brzuch jest cały czas napięty, skręcamy go lekko. I oddychamy. Świetny oddech. Dobrze, Marta. Tak, dwie Marty Was dzisiaj zmęczą siłowo. Jeszcze trochę. Cały czas oddychamy. Uwaga, 10 sekund przed nami. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jakie przyspieszone tempo na końcu, ale super. Inaczej, a ja inaczej. Dobra. To się wydaje, że może będzie szybciej. Może tak. Słuchajcie, teraz schodzi prawa noga do zakroku. My zostawiamy sobie gumę znowu w ten sam sposób. Schodzimy. Góra, dół, góra, dół. Dokładnie, pięknie. To co? Lecimy? Gotowa? Tak jest. 3, 2, 1. Lecimy. Dół, góra. Dół, góra. Cały czas ta sama ręka. Boże, ta sama noga, ale ręka też, bo dwie pracują też naraz. Dobrze powiedziałam. Pięknie. Oddychamy. Super. Marta już trochę długo ćwiczy. Ile ćwiczysz? Jaki jest swój staż? Z drużyną CF ponad 2 lata. Ale wcześniej gdzieś tam też się przewijały ćwiczenia. Czyli jesteś już trochę aktywna. Tak. 5, 4,
3, 2, 1, luz. Pięknie, drugą nogę zrobimy w drugim obwodzie, więc pamiętamy o tym. Teraz guma idzie pod stopy, jeśli mamy gumę, i będziemy unosić łokcie do sufitu albo hantle. Pięknie. Tak jest. 3, 2, 1, lecimy. Napięty brzuch, wyprostowana postawa i powinniście poczuć pracę w ramionach. Czuć. Czuć barki? Tak. Jest. Super. Oddychamy cały czas i pracujemy spokojnie, powoli. Trening siłowy ma to do siebie, że trzeba trochę zwolnić tempo. Ale jak najbardziej jest on też bardzo skuteczny. Także w odchudzaniu. Bardzo często osoby nie chcą robić siłowo, bo nie spalą tyle kalorii. No tak. Robimy siłowy, wtedy mamy większą masę mięśniową też. I możemy na co dzień spalać więcej kalorii. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Kolejne ćwiczenie. Martwy ciąg. Daję sobie znowu gumę pod stopy. Zwijam ją nieco, żeby mieć większy opór i będę schodzić ku dołowi i wracać. Marta, to samo z hantlami. Hop, pięknie, super. Staniemy może bokiem? Dobrze. I lecimy. Na dół, powoli i góra, pełen wyprost w biodrze. Na dół, góra. Zwalniając tempo i w ogóle schodząc na dół, można lekko zgiąć kolana, to nie jest błąd. To jest najważniejsze, żeby najpierw pupa poszła do tyłu, plecy są proste i dopiero na samym końcu zginamy kolana. Bo jeśli odwrócimy sytuację i najpierw zgniemy kolana, to jest przysiad. Nie? Teraz niektórzy, łop. Tak czasami jest, że człowiek sobie nie zdaje sprawy z czegoś. Szczególnie jakieś takie drobiazgi. No, tak. Więc teraz sobie wszyscy wyobrażamy, że zamykamy drzwi, które są otwarte za naszymi plecami, pupą. Mamy zajęte ręce, mamy hantle, mamy gumy. Luz. Pięknie. Czas na standardowy zestaw dyskotekowy, biceps. Tak. Zaczniemy od niego. Gumę przydeptujemy, hantle trzymamy ładnie i teraz hop, hop, będziemy pompować bicepsy. 3, 2, 1, lecimy. Hop. Łokcie są blisko ciała, super. Plecy proste, napięty brzuch. I prosto na imprezę. I prosto na imprezę po tym. Bicep będzie spompowany. Jeszcze klatę, nie? Zestaw dyskotekowy. Klata, biceps. Paniom też się przyda, słuchajcie, podnoszenie kotów, dzieci, unoszenie ich zakupów. O! Kilograma ziemniaków w sklepie, nie? To się wszystko przydaje. Poza tym zawsze wyćwiczony biceps ma lepszą prezencję, jakby nie było. Zdecydowanie. 5, 4, 3, 2, 1, luz. To teraz, skoro był biceps, to zajmiemy się jego bliźniakiem, tricepsem. Tak jest. Musimy to zrobić w klęku. Marta po prostu z hantlami, ja muszę sobie zaczepić gumę o stopy, co zawsze wymaga dużo czasu, więc muszę włączyć stoper, żeby nie mieć presji. I teraz będę ściągać w dół i prostować. Zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Jeśli w trakcie ćwiczeń z gumą, niezależnie czy tego, co teraz robimy, czy jakichś innych, czasami Wam gdzieś guma strzeli, ucieknie, zmieni pozycję, w ogóle się tym nie przejmujcie, to jest tylko sprzęt i czasami tak po prostu jest. Hantle też mogą wypadać. Tak, chociaż uważajcie na otoczenie. W tym ćwiczeniu mocno powinniśmy czuć tył ramienia. To jest właśnie triceps. Pięknie. To co staram się też zachować, to w miarę brzuch napięty, żeby nie wypychać mocno tak miednicy, bo pójdzie w lędźwia. Hop. Ja się złapałam na tym, że zaczęłam coś tam wypychać, więc uciskam to i jeszcze. 3, 2, 1, luz. Słuchajcie, i tym sposobem pierwsza runda pierwszego obwodu. Za nami. Za nami. Czas powrócić do ćwiczenia numer 1, czyli przysiad i wyciskanie. Jak samopoczucie? Dobrze, dobrze. Dobrze, jest nie? Dobrze. Stresik zszedł, także mówiłam lecimy ci. Do końca. Mówiłam ci, że najgorsze jest pierwsze. Uwaga, lecimy. Najpierw w dół,
i potem do góry. Najgorsza jest rozgrzewka tak naprawdę. Zawsze jak ktoś ze mną nagrywa, to o tym właśnie mówię. Na rozgrzewce jeszcze człowiek się stresuje, a potem już idzie. Intensywność tego ćwiczenia z gumą możecie też regulować rozstawem stóp. Jeśli staniemy trochę węziej, będzie łatwiej. Jeśli szerzej, będzie trudniej. Oddychaj. Pięknie. My mamy zwartą motywację, mamy rezerwację na obiad. Tak jest. Więc musimy się wyrobić. Czas leci. Słuchaj, jakby tak zebrać na moich treningach, to w sumie mam główną motywację na obiad, nie? Ale często o tym mówię. Kiedy tak nie jest. Nie? Uwaga, luz. Ale nie dlatego, że uważam, że trzeba zarobić tak jakby treningiem na posiłek, tylko dlatego, że lubię jeść. Więc to jest przyjemne. Ciosy. Tak jest. Teraz można drugą nogę wystawić. Gotowi na bojowe ćwiczenie? Uwaga! 3, 2, 1. Lecimy, daj Marta. Pięknie. Raz, 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 raz. Skręcamy też tułów, więc brzuch pracuje, super. Obczaiłam cię. Trenersko, żeby nie było. Szybka obczajka. Szybka obczajka. Ja już w tym drugim powtórzeniu czuję ręce. O, tak. Dajcie mi nam znać w komentarzu, czy jesteśmy same, czy też czujecie. Na pewno. Ja lubię czytać te komentarze, zawsze staram się zadać właśnie jakieś pytanie podczas treningu, bo potem mam takie wrażenie, że ktoś mnie słuchał. I ostatnio na jakimś treningu poprosiłam, żeby wszyscy pozdrowili moją mamę. I potem miałam same komentarze, pozdrawiamy panią Bożenkę. Tak, muszę jej to tak pokazać. Uwaga, 3, 2, 1, luz. Już dało, co? Dało, zdecydowanie. Ja pierdzielę, dało. Prawą nogę miałyśmy z tyłu, to teraz lewa, tak? Chyba tak. Tak, tak, tak. I tylko góra, dół. Zaczynamy za 5 sekund. Jeszcze nie pokazałam tych komentarzy mamie, bo stwierdziłam, że zrobię to osobiście. Mm-hmm. Lecimy. Dół, dół, góra. Dół, góra. Pięknie. Czyli 2 lata w codziennie fit. No już nawet ponad troszkę, bo... Już ponad. Zaczynałam od listopada. Od fit jesieni, czy nie? Czy po? Bardziej po fit jesieni, na zasadzie, że robiłam pojedyncze treningi. Rozumiem. Potem trochę fitmasu, potem noworoczne. Śmieszne, jak ktoś jest w drużynie codziennie fit i już rzuca takie no fitmas, fit jesień, fit wiosna, takie zwroty, nie? Że no coś tak się dzieje. Uwaga, luz. Ale troszkę takie, że mam trochę wyzwań, które są cykliczne. Mhm. Już się tak wsiąka. Tak. Po prostu. Teraz będziemy unosić łokcie do sufitu. Jest. I potem się rozkręciło. Marta bardzo mocno relacjonuje swoje treningi. 3, 2, 1. Lecimy na Instagramie, więc jakbyście byli ciekawi, to też dam wam link w opisie do Marty Instagrama. Można zaglądać, motywujące rolki są. Marta ma swój pokój do ćwiczeń, nie? Zrobiłaś? Tak, tak, zrobiłam. Z szarą ścianą. Na mocno. Tak być. Jest. A ćwiczysz raczej chyba po pracy, prawda? W drugiej połowie dnia. Tak, zdecydowanie tak. Chyba, że w weekendy gdzieś tam to wtedy. Ale ja też dobrze się czuję w drugiej połowie dnia. To jest najważniejsze w sumie, że jeśli pasuje nam czasowo i jeśli my się czujemy spoko, to ekstra. Ja wolę ćwiczyć rano, ale to wynika tylko z tego, że rano mam czas dla siebie, więc mam takie na spokojnie. No tak. Luz. Super. Martwy ciąg. Tak jest. Czyli zrobimy to może boczkiem teraz. Ja muszę zawinąć matę i wy gumę i wy też. Już zwijamy matę i koniec. Tak. 4, 3, 2, 1. Lecimy, zamykamy drzwi i wracamy, prostujemy biodra. Plecy są cały czas proste. Tutaj opór gumy tak naprawdę będzie najbardziej działał w formie, w momencie wyprostu. Bo kiedy się zniżamy, guma się zniża razem z nami, ale kiedy się prostujemy, czuć już ten opór. Pięknie. Super, Marta. Powinnaś teraz powiedzieć dzięki, Marta. I by było takie, o, ja mam tak samo na imię. Tobie też idzie świetnie, Marta. A dziękuję bardzo. 5, 4,
3, 2, 1, luz. Biceps, moja droga. Dobrze. Wyobrażasz sobie, że dwa ćwiczenia i koniec obwodu znowu? Ten leci, szybciej zleciał, leci, nie? Leci, no. Może nie zagadane, gdzieś tam, gdzieś tak, tam. Tak, chyba jest, tak. To jest to. To jest to, zagadałyśmy się. Tak. I was też, mam nadzieję. 3, 2, 1. Lecimy, pompujemy bicepsa. Powoli, spokojnie. Staram się cały czas trzymać napięcie. Ekstra. Oddychamy. Po tym ćwiczeniu i po tricepsie będzie już długa przerwa na wodę i obwód numer 2. Zmieniamy kompletnie ćwiczenia. Już połowa treningu tak naprawdę za nami. No i lecisz szybciutko. Lecisz. W towarzystwie jest szybciej po prostu. Zdecydowanie. I milej. Dokładnie. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Pięknie. To teraz triceps. Tak jest. Na matę. Moi drodzy, ja znów sobie muszę poradzić z gumą. No, hantelki są szybsze. Hantelki są szybsze, oczywiście. Ale guma jest chyba też taka bardziej dostępna, nie? Że każdy może sobie kupić. To prawda. Musicie na mnie poczekać. O, właśnie. Perfekcyjnie. 3, 2, 1. Lecimy. Zrobiłam to najbardziej niezgrabnie, jak się tylko dało, ale udało się. Też jest coś takiego, że na przykład jak ja ćwiczę z tymi gumami w domu, to ja nigdy nie mam problemu. Ale jak nagrywam, to zawsze tu gdzieś się omsknie, tam mi strzelił, we flash. To chyba ta presja, chyba tak, że ktoś patrzy. Tak samo na siłowni. Tak. Niby nikt, wiesz, że nikt nie patrzy, bo każdy idzie na swój trening, ale i tak masz takie, o, coś mi upadnie, coś tu źle założę. A tu gdzieś stuknę, a może komuś będę przeszkadzać, tak, a to tak. Coś. 3, 2, 1, luz. Ja już poczułam te ręce w tym drugim obwodzie. Zdecydowanie. Łyk wody teraz, chwila przerwy, a ja zaraz pokażę pierwsze ćwiczenie. Niby jak to niektórzy mówią, a takie machanie, takie coś tam, ale nie trzeba kardio wcale, żeby się zmęczyć. Nie trzeba. Marta, poprawimy ci matę. Tak jest. Żeby była ładnie. O, siup. I tu. Perfekto. Tak. Super. Ja wam pokażę pierwsze ćwiczenie. To będzie forma martwego ciągu na jednej nodze. Zwijamy gumę znowu. Jedna noga jest z tyłu i ona jest tylko po to, żeby się leciutko opierać na niej na palcach, a ja schodzę tutaj. Ta noga główna pracuje. Można to też zrobić na jednej nodze, jeśli ktoś chce, ale można też zostać tutaj. I u Marty tak samo. Zobaczcie. Pięknie. Piękna prezentacja, moja droga. Dziękuję, dziękuję. Za 15 sekund zaczynamy. Ja wolę wersję z nogą w powietrzu, więc ja zrobię taką, a Marta zademonstruje tą z nogą podpierającą. Tak jest. Będzie urozmaicenie. 3, 2, 1, lecimy. Teraz zwracamy uwagę, która noga ćwiczy, która jest z przodu, żeby potem ją zamienić w drugim obwodzie. Spokojne, powolne ruchy. Nie ma co się śpieszyć. Jak najbardziej możemy lekko zgiąć w kolanie tą nogę z przodu, ale staramy się, żeby to zrobić jak najpóźniej. Czyli najpierw biodro idzie, tak samo jak w przypadku martwego ciągu na dwóch nogach. Pięknie. Jakie skupienie, nie? To wymaga skupienia. Żeby nie zawiało gdzieś tak, tam. Tak, żeby nie zawiało. 3, 2, 1, luz, znowu ręce, czyli guma pod stopami, ręce prosto lub hantle prosto. Naturalnie Marta będzie wyżej unosić ręce, z hantlami jest łatwiej. Ja z gumą mam większy tutaj opór i będę je unosić tylko do tego momentu. To będzie 3, wyżej do czasu. 1, lecimy, zobaczymy. Jeśli czujecie opór gumy, czujecie, że te ręce pracują, jest dobrze. Wcale to nie znaczy, że musicie nie wiadomo, jak wysoko je unosić. Oddychamy. Ja ogólnie się od jakiegoś czasu znów polubiłam bardzo z treningami siłowymi,
Ja w sumie zawsze lubiałam. Tak? Tak, siłowe i cardio. O, ze wzmacnianiem mamy się różnie. A, wzmacnianie to tak, jest moja piętka. No, ostatnio dywanówka trochę położyła. To był w ogóle trening, to jest taki cichy zabójca. Oj tak. Nawet ja się po nim tego nie spodziewałam. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Klękamy sobie. I teraz będziemy unosić hantel albo gumę po skosie. Możecie to zrobić po prostu w ten sposób, wtedy jest mniejszy opór. Albo osoby zaawansowane mogą zaczepić sobie gumę o stopę i spróbować z oporem tutaj. Możemy też cięższy hantel. Tak, dokładnie. Uwaga, lecimy. Opcja, jaką chcecie, wy wybieracie. Ja spróbuję oporem, mam nadzieję, że nie strzeli ta guma prosto w kamerę. To było też zabawne. O, właśnie o to mi chodziło. Patrzcie, uważajcie, czego sobie życzycie. Szybko się spełnia. O. Tak, szybko się spełnia. Hantle też śliskie. Tak, śliskie. Uważaj, nie mów tego. Nie mów tego na głos. Patryk, który jest za kamerą, się przeraził. Już leci w jego stronę. Oddychamy. I też pamiętamy, którą stronę ćwiczymy, żeby później zrobić drugą. 3, 2, 1, luz. Wiosłowanie, ty będziesz robiła to w pochyleniu, w staniu. Tak. A ja w leżeniu. Zaczepiamy sobie gumę o stopy. Znowu, troszkę trzeba ją skrócić. I będziemy pracować tutaj, łokcie blisko ciała, a Marta w pochyleniu, o właśnie. Jeszcze może biodra lekko wypchnąć do przodu, o właśnie. Lecimy. Pięknie. Obczajka. Oddychamy i teraz co ma pracować? Plecy, więc mocno ciągniemy tymi łokciami do góry, w przypadku hantli do sufitu. W przypadku moim za siebie, byście chcieli kogoś z łokcia tam walnąć. Ja Marty nie chcę walnąć z łokcia, ale... To jakbyście szli na tą imprezę. Tak. I ktoś byście... by was tam zaczepiał. Tak, to z łokcia mu. Tak jest. Powinniśmy nawet nazwać ten trening przed imprezą. My tu bardzo motywujemy do tego imprezowania, no. Naprawdę. Na piąteczek. 3, 2, 1, luz. Ośle wykopy. W przypadku gumy zakładamy na stopę gumę, trzymamy ją z przodu i będziemy unosić w ten sposób, a Marta może sobie włożyć hantel tak dokładnie jest. I do góry. Uwaga, lecimy. Jeśli nie czujecie się swobodnie z takim ustawieniem, można zrobić to ćwiczenie bez sprzętu. Plecy proste. Super. Wzrok skierowany w matę, można podziwiać swoje paznokcie. Marta ma bardzo kolorowe na przykład. Tak, walentynkowe. Walentynkowe. Ja mam zwykłe, nudne nudziaki. Ale ja takie lubię też. Ważne, co się komu podoba. Tak, to prawda. Oddychamy i jeszcze troszkę. Staramy się pamiętać, żeby nie angażować lędźwi, tylko brzuch. Boże, tylko brzuch. Brzuch pracuje, pośladki pracują, lędźwia nie. 3, 2, 1. I luz. Super. To jeszcze trochę nad tymi pośladkami posiedzimy. Wznosy bioder. Marta, ty kładziesz sobie hantel. Tak, cięższą hantel. Na bioderko. Tu można zrobić albo bez niczego, albo podstawić sobie gumę pod pięty. Lecimy. Góra, wznos, powrót. Cały czas pośladki są w górze, nie odkładamy na matę. Oddychamy i powoli, góra, dół. Super. Jeszcze troszkę. Na górze jeszcze postarajmy się spiąć pośladek. I dopiero dół, ekstra. Czyli już wiemy o Marcie, że ćwiczy od 2 lat w codziennie fit, ma swój pokój do ćwiczeń. I skąd jest Marta? Z Wrocławia. O, widzicie. Luz. Co ten Wrocław ma tyle Mart? Ja nie wiem. Super. Tak przyciąga. Ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Rosyjskie skręty, ukraińskie skręty, sorry. Skręt w jedną, skręt w drugą. Można zrobić tak z gumą. Albo bez niczego.
albo z hantlem jak Marta. Uwaga! Lecimy! Powoli, spokojnie, jedna strona, druga, tak, żeby rzeczywiście popracował brzuch. Jeśli nie czujemy w ogóle brzucha, warto się jeszcze troszkę obniżyć. Pięknie. Marta, jakie ty masz pilatesowe ruchy takie trochę. A ty lubisz chyba, nie? Tak, tak. Miałam przyjemność uczęszczać na pilates kilka miesięcy i to była wspaniała przygoda. I niewykluczone, że jeszcze do tego wrócę. O, widzicie? Potem będą, wiesz, wracać do tego treningu, wiesz, mówiła, kurde, muszę to zrobić. Tak jest. Oddychamy. Jeszcze 3, 2, 1, luz. Pięknie. Wracamy do góry, do martwego ciągu na jednej nodze. Teraz szybciej jakoś leci. Leci mam szybciej, wrażenie, bo my tak... przez to, że gadamy chyba. Tak jest. Do nich, do siebie i to tak, wiesz, życie się toczy. Teraz druga noga. Druga noga, hop i hop. Ja sobie lubię przećwiczyć zawsze przed. Mm-hmm. Uwaga, lecimy. Człowiek pół życia ćwiczy, a i tak potem, a dobra, to zrobię. Pięknie. Plecy proste, powolne, spokojne ruchy. Zaczynamy ostatnie powtórzenie naszego obwodu i koniec treningu. Bardzo szybko zaciąłem. Bardzo. Jeszcze troszkę. Na górze mocno się prostujemy, dumnie. Plecy proste i przede wszystkim mocny wyprost biodrze. Luz. Super. Wznosy prostych ramion przed siebie, czyli hop i hop. I hop, dokładnie. Hop i hop. Zaczynamy za 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Takie ramiona w sumie też się przydadzą na imprezie. No jasne, że tak. Wszystko się przyda. Wszystko się przyda. Wszystko się przyda. I w życiu, i na imprezie. Dokładnie. Mocne ręce, to nawet do komputera, jak się dużo pisze, gra. Dokładnie. Simsy klika, tak, bo ty też grasz w Simsy, nie? Jasne, że tak. Mnie najbardziej rozwaliło, kiedyś trwało chyba wyzwanie. Dziewczyny robiły relacje na bieżąco, Marta też, i ty byłaś chora. Tak. Więc zrobiłaś zamiast tego w Simsach dziewczynę, która ćwiczyła. Tak. Zadanie zaliczone. No jak ja nie mogę, no to ktoś musi. No tak. 3, 2, 1, luz. Teraz znów klękamy i skosy z drugiej strony. No, zobaczymy. Jak to będzie Jak to będzie z tą gumą tym razem. Ale jak zaczepię, tak to powinno być. Uważaj, kamerzysto. 3, 2, 1, leci. Oddychamy spokojnie. I mocny skręt, tak, żeby poczuć, że te mięśnie skośne brzucha działają. Długo chciałam właśnie nagrać taki trening, ale samej byłoby mi to bardzo ciężkie do zrealizowania. Teraz hantle, teraz gumy. No tak, szybkie przeskoki. A bardzo często ludzie właśnie piszą, o, ja mam gumy, nie mam hantli, no to jest rozwiązanie. O, ja mam hantle, nie mam gum, no to też jest rozwiązanie. Więc taki trening dla każdego. Do wyboru, do koloru. Do wyboru, do koloru. Nie ma wymówek. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Pięknie. Będziemy wiosłować. Tak jest. Marta na stojąco. W pochyleniu, a ja na siedząco. Te gumy w ogóle, które mam, one się nazywają Power Band. Ten typ gum. Ja uważam, że to są super gumy do ćwiczeń. Uwaga. Lecimy. Ale są dużo mniej popularne niż te gumy mini band w formie pętli. Ja to rozumiem, bo gdzieś tam się częściej je widzi, one są też łatwiej dostępne. Chyba generalnie więcej treningów też jest takich. Tak. Faktycznie. Ale rzeczywiście te gumy powerband, które mamy, czyli te gumy takie szerokie, długie, one są świetne, żeby ćwiczyć całe ciało i fajnie też zastąpią hantle. Zwłaszcza jeśli będziemy kupować sobie stopniowo gumy o różnym ciężarze, o różnym oporze.
bo ten opór też ma znaczenie tutaj. To jest też chyba kwestia wygody, bo one się tak różnie układają w ręce. Czasami są grubsze, tak. Właśnie te gumy i nie jest za wygodnie. To prawda. Możesz mieć rację. Chociaż te mini bendy też często się rolują. Tak, tak, tak. Wiesz, robi różnie, się różnie to wychodzi. Dobra. Ośle wykopy, tak, hantelek na nogę. Na drugą. Tak, i lecimy osobno. Lecimy. Ogólnie mam wrażenie, że im większe doświadczenie już, im dłużej się ćwiczy, tym więcej sprzętów też się chce kupić, nie? No bo jest człowiek zaczyna. Tak. Ale też nie jest tak, żebyście nie myśleli, że tylko trening ze sprzętem się liczy. Jak najbardziej z masą własnego ciała można mnóstwo rzeczy zrobić. No jeśli ktoś twierdzi inaczej, no to nie zna tematu. Trochę. Chociaż rzeczywiście, jeśli byśmy mieli mówić o takich faktach, to trening siłowy jest bardzo wskazany też dla kobiet. Pod względem tego, że będziemy się wolniej starzeć. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Wznosy bioder i też wzmacnia nam kości, stawy. To się laseczką przydaje później. Tak jest. Uwaga! Lecimy! Dwa ćwiczenia do końca. Kiedy to zleciało? Oj, nie wiem. Ja też nie wiem. Im dalej, tym szybciej. Ale to chyba tak ze wszystkim, że im bliżej terminu, im bliżej końca, tak. To już tak zlatuje. A jesteś raczej osobą, która robi wszystko dużo wcześniej, czy zależy? Raczej wszystko dużo wcześniej, aczkolwiek na przykład gdzieś końcówka terminu też mnie mobilizuje. Właśnie chciałam to powiedzieć, że ja też lubię mieć zaplanowane, ale bardzo często coś odkładam na taką chwilę, bo mi się wydaje, że to takie duże, ja nie dam no rady. Tak. I potem, jak mam deadline, to jest taki speed nagle i umiem bardzo dużo rzeczy zrobić w krótkim czasie. Luz. I zostały nam skręty. Tak jest. I potem już tylko rozciąganie i koniec treningu. Końcóweczka. Za szybko. Za szybko. Za szybko. Widzisz. Tak jak mówiłaś, że tyle się czeka, tyle przygotowań, ustawień kamery, a potem... Tak jest. Lecimy. Musicie wiedzieć, że zanim taki trening w ogóle zaczniemy nagrywać, to trzeba ustawić światła, maty, wszystko, kadry, nie? Tak jest. Mikrofon podpiąć i to naprawdę trwa sporo czasu. Przygotować się. Tak. Tym się głównie zajmuje u mnie na kanale, głównie, zawsze, Patryk, czyli mój mąż. I muszę wam powiedzieć, i tutaj Patryka pochwalić, że on z roku na rok wie coraz więcej rzeczy o tym sprzęcie. Ja to już nie nadążam nawet. Jak oświetlić, jak dźwięk dać, a to gdzieś tam ustawić, montażu dźwięk poprawić, żeby był milszy dla ucha. No masakra. Uwaga. 3, 2, 1, luz. Jeśli dotrwaliście tego momentu, to w komentarzu napiszcie brawo dla Patryka. Zobaczymy, czy kto dotarł. Zobaczymy, kto dotarł, nie? To będzie taki test. Słuchajcie, tak naprawdę trening za nami, czas na lekkie schłodzenie, więc kładziemy się na plecach. Nogi prosto i teraz prawa noga do siebie, do kolana, rozluźnimy sobie bioderko. Przyjemna część. Przyjemna, tak. Złap się pod kolanem, złapcie się wszyscy pod kolanem, noga prosto, pięta do sufitu. Rozciągam trochę nogę, można tą stopą poruszać. Super, odłóż nogę całkiem i druga strona. Najpierw kolano do klatki. Rozluźniamy biodro. Super. Pod kolanem. Noga prosta i stopa działa. Ostra. I teraz. Lewą nogę odkładamy, ale tak, żeby kolano było ku górze. Prawą nogę dajemy na lewą. Łapiemy się pod kolanem. Przyciągamy nogę i rozciągamy pośladek. Noga, która jest wyżej, powinno czuć. Być czuć. Czuć. Czuć pośladek? Czuć. Rozciąga się. Popracował. Popracował.
3, 2, 1. Zmiana strony. Obróćmy się na brzuch. Świetnie. I teraz z tej pozycji złapiemy się z tyłu za ręce i nieco uniesiemy tułów, żeby otworzyć klatkę. Przede wszystkim barki do tyłu. Jeszcze 3, 2, 1. Super. Teraz dłonie przy klatce i powoli podnosimy się do klęku. Super. Z klęku prawa noga do przodu, lewa noga zostaje. Łapiemy za stopę, rozciągamy jeszcze przód uda. Dobra, druga strona. Aż tak człowiek się skupia teraz na to rozciąganie, tak, nie? Kacisza, wiesz. Wpatrzamy. 3, 2, 1. Super. I teraz powoli sobie wstaniemy. Ręka do przodu, drugą rękę dociskamy i rozciągamy sobie ramię. 3, 2, 1. Zmiana strony. 3, 2, 1. I brawo, dziękuję Wam za wspólny trening. Dzięki Marta Piąteczka. Dzięki. Jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, dajcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało i napiszcie w komentarzu brawo Patryk. A poza tym, jeśli chcecie obczaić Martę, to zostawiam link do jej Instagrama w opisie. Jeśli chcecie się zmotywować, to myślę, że Marta z pewnością Wam w tym pomoże. I co? To wszystko. Potreningowa Piąteczka do Was leci. Hejo!